Witajcie. Chciałem Wam pokazać alternatywny sposób zainstalowania mojej lampy UV. Chciałem, żeby ona była przenośna, a szkoda mi było ciąć rury fluwala, bo nie są zbyt tanie. Poza tym, jakbym już to zamontował to na stałe, to miałbym problem, żeby to przenosić. A tak, jest potrzeba, wyciągam rurki, włączam do prądu i działa. Chodząc po moim ulubionym sklepie się zastanawiałem, jak to zainstalować. Kolega mi doradził w sklepie. Takie cudo. Przepływowa pompeczka OM-owa, AQL-owa za rozsądne pieniążki. Do tego rureczki dwunastki. To akurat są JBL-e. Akwarium specjalnie nie pokazuję, bo jeszcze jest w trakcie dojrzewania, więc tam nie ma wszystkiego. I zobaczcie, to tutaj wchodzi do góry. Mamy takie trzymadełka. One są dosyć delikatne, a że jestem fizol, pół obrotu za dużo i to się tu rozpadło, więc zamówiłem sobie solidniejsze na AliExpressie wczoraj, już do mnie, właśnie dostałem maila, już do mnie wypłynęły. Tutaj słuchajcie, gdzie woda jest pobierana, zainstalowałem gąbkę, żeby mi te durne danie oczywiście tam nie powpływały, i krewetki, bo krewetki tutaj jak zaczęły gąbkę, to latają jako szalałe. Może jakby jej nie było, to by też ich tu nie było. Więc taki oto patencik przenośny, przenośna lampa. Jeszcze wiecie co chyba zrobię? Kupię sobie te rurki dłuższe i to nie będzie stało tak na taborecie, tylko sobie to tam ładnie z tyłu akwarium będę instalował. Taki szybki patent. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć.